Chcemy obliczyć granicę przy x dążącym do nieskończoności z takiej funkcji pierwiastek ze 100 dodać x, odjąć pierwiastek z x. No to zastanówmy się najpierw, może nam się uda po prostu odgadnąć tę granicę. Do czego dążą te poszczególne części tutaj w tej funkcji. Jak x dąży do nieskończoności, to pierwiastek z x też dąży do nieskończoności. Ale jak weźmiemy do x dodamy 100, wyciągniemy pierwiastek, no to to wyrażenie też będzie dążyło do nieskończoności. Czyli mamy różnicę takich dwóch składników, z których oba dążą do nieskończoności. Można by było zgadywać, że różnica dwóch prawie takich samych wyrażeń powinna dążyć do zera. No i tak się czasami zdarza. Jak mamy różnicę takich bardzo podobnych wyrażeń, to w granicy dostajemy zero. Ale nie zawsze tak jest, i na koniec filmu pokażę Wam taki przykład, więc nie możemy tak po prostu powiedzieć, że tą, tą granicą będzie zero. Musimy jakoś przekształcić ten wzór, żeby się o tym przekonać, czy to będzie zero, czy nie. No więc zróbmy to. Ja tutaj skorzystam z takiego wzoru skróconego mnożenia, bo mam różnicę pierwiastków. Chciałbym się tych pierwiastków pozbyć, czyli podnieść oba te składniki do kwadratu. Żeby to zrobić, to trzeba pomnożyć przez sumę. Jak pomnożymy różnicę przez sumę, no to wiecie, że dostaniemy po prostu różnicę kwadratów. A kwadrat odjąć b kwadrat. Czyli mogę obie strony tego równania podzielić przez ten drugi nawias, przez a dodać b, i dostanę taki wzór, że różnica a odjąć b. To jest A kwadrat odjąć b kwadrat podzielone przez A dodać b. No ja z tego tutaj skorzystam teraz. Przepiszę tutaj wzór mojej funkcji jeszcze raz i będę go przekształcał, żeby mieć prostszą postać. Więc rozszerzę po prostu tę funkcję, to wyrażenie przez taki ułamek, gdzie będę miał w liczniku i mianowniku sumę tych pierwiastków. Jak pomnożę coś przez taki ułamek, to wartość tego wyrażenia się nie zmienia, bo mnożę przez ułamek, który jest jedynką. Tak mamy to samo w liczniku, to samo w mianowniku. No ale po takim rozszerzeniu będę miał różnicę kwadratów w liczniku, dokładnie to, co tutaj napisałem po prawej stronie, czyli będę miał, jak to pomnożę przez to, no to będę miał kwadrat tego wyrażenia, czyli tutaj będzie po prostu 100 dodać x, no a stąd z pomnożenia tych. Tych dwóch weźmie się odjąć x. No a w mianowniku będzie to, co było, czyli suma pierwiastków. No ale suma nam nie przeszkadza, dlatego że suma to wiemy, do czego dąży. Jak oba składniki dążą do nieskończoności, no to suma też dąży do nieskończoności. To jest akurat wiadomo, co to będzie. No i tutaj x -y mi się skrócą po prostu w liczniku i dostaje takie wrażenie, że to jest 100 podzielone przez pierwiastek ze 100 dodać x dodać pierwiastek z x, czyli mogę napisać, że ta moja granica jest równa granicy tego uproszczonego wyrażenia przy ich dążącym do nieskończoności, czyli tego, które tutaj wyszło. Dodać x i tutaj mamy dodać pierwiastek z x. No i tutaj mamy taką sytuację, że w liczniku mamy pewną stałą, a w mianowniku mamy sumę dwóch składników, które Dążą do nieskończoności, czyli cały mianownik dąży do nieskończoności, a licznik jest ustalony. To nieważne, czy to jest 100, czy to jest 1000, czy to jest 1, to jest pewna stała. Jak pewną stałą dzielimy przez coś, co rośnie w sposób nieograniczony, to taki ułamek, jak wiecie, dąży po prostu do zera. I tą granicą jest 0. No i można było powiedzieć, że w zasadzie no po co to całe wyprowadzenie? I tak wiedzieliśmy, że tutaj mamy różnicę takich dwóch wyrażeń, które dążą do nieskończoności, jak to samo odjąć to samo, to jest 0. No ale że tak nie jest zawsze, to ja pokażę wam teraz inny przykład. Bardzo podobny. Weźmy sobie taką funkcję. Że tutaj weźmiemy pierwiastek z x kwadrat, dodać x, odjąć pierwiastek z x kwadrat, no nie wiem, dodać 1 na przykład. I chcemy obliczyć granicę tego w nieskończoności. No i tutaj znowu można by powiedzieć, że to dąży do nieskończoności, to dąży do nieskończoności. Czyli różnica będzie 0. Podobnie jak było tutaj. Można było powiedzieć, że jak x dąży do nieskończoności, to ta stała tutaj jest równa 100. Nie ma żadnego znaczenia w porównaniu z xem, Bo dla bardzo dużych xów dodanie jakiejś stałej nie ma już żadnego znaczenia. Jak x jest równy miliard, bilion i tak dalej, to to możemy po prostu zaniedbać. Mamy pierwiastek z x odjąć pierwiastek z x, to jest 0. No i tutaj mamy podobną sytuację. Też mamy taki dominujący składnik x kwadrat w obu tych pierwiastkach. Te pozostałe moglibyśmy zaniedbać, powiedzieć, że no w granicy to będzie 0. No ale okazuje się, że jak odejmujemy od siebie wyrażenia, które dążą do nieskończoności, to to, to nie zawsze musi być 0. Tam czasami jakaś resztka może zostać. No więc obliczmy to dokładnie tą samą metodą, co poprzednio, czyli rozszerzając ten ułamek. Więc ja od razu napiszę, co wychodzi. Jak pomnożymy przez sumę tych pierwiastków, no to w mianowniku, podobnie jak poprzednio, wyjdzie nam suma tych pierwiastków. Czyli tutaj będę miał. Coś takiego. A w liczniku będę miał po prostu kwadraty, różnice kwadratów, czyli będę miał x kwadrat dodać x, odjąć, x kwadrat dodać 1. Dobrze, tu teraz widzimy, że x kwadrat się odejmie. Granicę musimy cały czas przepisywać. W mianowniku mamy sumę pierwiastków a w liczniku mamy jak x kwadrat się odejmie no to będziemy mieli x odjąć 1 no i zamienił się kierka na kijek licznik dąży do nieskończoności, mianownik dąży do nieskończoności nadal nie wiadomo co to jest no więc trzeba kombinować dalej ja to teraz zrobię w ten sposób, że wyciągnę tutaj pod pierwiastkiem w obu tych składnikach x kwadrat i będę miał tutaj 1 dodać 1 przez x pod pierwiastkiem dodać pierwiastek x kwadrat, a tu mam 1, dodać 1 przez x kwadrat. No w liczniku jest x minus 1, tak jak było. Przekształcamy dalej. I to będzie równe takiej granicy. Pierwiastek z x kwadrat, jakbyśmy wyciągnęli, to jest wartość bezwzględna z x, ale wiemy, że x jest dodatni, bo interesuje nas granica w plus nieskończoności, więc to będzie po prostu x. Czyli mogę w mianowniku wyciągnąć tutaj x przed pierwiastek. I mi zostanie 1 plus x pod pierwiastkiem, dodać x razy 1, a tu nie zamknąłem nawiasu, dodać 1 przez x kwadrat pod pierwiastkiem, tutaj mamy x minus 1, tak jak było. No i teraz wyciągnę x przed nawias w liczniku i mianowniku, czyli będę miał x razy 1, odjąć 1 przez x, a w mianowniku będę miał x, a tutaj sumę tych pierwiastków, no bo mamy wspólny czynnik. No i będę już wreszcie teraz gotów do obliczenia tej granicy, bo teraz już widać ile ta granica będzie równa. No bo tak, widzimy, że x -y się skrócą, to dąży do zera, no bo mianownik dąży do nieskończoności, tu już tutaj raz uzasadniałem taką sytuację przy tym pierwszym przykładzie, że jak mianownik dąży do nieskończoności, a licznik jest jakąś stałą, to taki ułamek dąży do zera. To dąży do zera. Czyli co nam zostaje? Zostaje nam ta jedynka w liczniku i zostaje nam pierwiastek z jedynki i pierwiastek z jedynki w mianowniku. 1 dodać 1. Czyli tą granicą w tym wypadku jest 1 druga. Czyli widzimy, że w tym wypadku, który tutaj napisałem jako drugi, granica różnicy dwóch wyrażeń, z których oba dążą do nieskończoności, nie jest równa 0, jak w tym pierwszym przykładzie, tylko wychodzi równa 1 druga. A tutaj wyszło 0. Czyli musicie uważać, bo to różnie może wyjść, jak liczymy granicę, Różnicy dwóch wyrażeń, z których oba dążą do nieskończoności, to może wyjść zero, ale nie musi.